Nauczanie domowe, 3 czerwca. Księga Wyjścia, rozdział 24, wersety od 3 do 8. Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz, wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel, stosownie do liczby 12 szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Ta krew przymierza jest znakiem tego, co się stało. Krew przymierza oznacza umowę Boga z ludem. I ta umowa to działanie Boga i działanie człowieka. Zwróćmy uwagę na to, że bardzo często akcentuje się nadanie przykazań. To właśnie, że Bóg dał Mojżeszowi 10 przykazań, to, że naród otrzymał Boże prawo. A dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na ten ludzki gest, to znaczy Bóg dał przykazania, ale dla człowieka ważniejsze jest to, że człowiek przyjął te przykazania, bowiem one przecież mogły zostać równie dobrze tam pod tą górą. Lud mógł przejść obojętnie, obok tego, co Bóg mówi, obok tego prawa, które nadaje, i pójść wprost swoją drogą. Więc jeżeli lud ma być ludem Bożym, to istotne jest przyjęcie przykazań, uczynienie tych przykazań swoimi. I ciekawa jest tutaj ta procedura, ponieważ najpierw Mojżesz mówi, o co chodzi. To znaczy, jakie to jest prawo, co tam będzie się zawierać, i ludzie po pierwszym usłyszeniu tego, o co chodzi, jak to będzie wyglądać, wyrażają akceptację. I ta akceptacja, można by powiedzieć, to taka umowa przedwstępna. Dwaj partnerzy wiedzą, w czym sprawa. Zdają sobie sprawę z przedmiotu tej umowy. To nie jest ślepe pójście w jakimś kierunku, czy też bezmyślne podpisanie dokumentu. Tam jest przeczytane to, co ma zostać podjęte przez obie strony. I potem to wszystko, co czyni Mojżesz, jest podkreśleniem uroczystego charakteru. Ołtarz i 12 stel. To jest święte miejsce, ołtarz, i dzisiaj byśmy powiedzieli symbole narodowe, które znajdują się tuż przy tym ołtarzu. Dalej widzimy ofiarę, znak wymagań, wyrzeczenia, i tę ofiarę składają młodzi Izraelici. To nowe pokolenie, które mówi: tak, my, tak jak ojcowie, będziemy chcieli iść za Bogiem. Potem mamy czytanie, poznawanie, świadomość tego, dokładnie co jest tam napisane. Również to, co jest tam małym drukiem. To wszystko lud usłyszał. I w końcu jest decyzja. Decyzja każdego członka ludu Bożego. Decyzja każdego członka Kościoła. To jest klucz do drzwi współpracy. Jeżeli ktoś nie ma klucza, to nie wejdzie przez te drzwi. Jeżeli ktoś nie podjął decyzji, to minął klucz. Zapomniał go, porzucił i nie wejdzie w bramy współpracy z Bogiem. I dopiero wtedy, kiedy lud ma w ręku klucz do współpracy, następuje pokropienie. I zauważmy, pokropiony jest ołtarz, symbol Boga, i pokropiony jest lud. Obaj partnerzy umowy. Czy ty przyjąłeś przykazania? Jak to zrobiłeś? W jakich okolicznościach? Kiedy to się stało? Co o tym świadczy? Czy czujesz to pokropienie krwią, które wydarzyło się wówczas, kiedy podejmowałeś decyzję? Kiedy ta decyzja została przypieczętowana? A może jesteś dopiero w trakcie umowy przedwstępnej? Dopiero orientujesz się, o co to chodzi w tych przykazaniach. Jedno ci się bardziej podoba, drugie mniej. Jedno chciałbyś, drugie nie do końca przestrzegać. Czy ty przyjąłeś przykazania jako swoje? Jako coś, do czego ty się zobowiązujesz, aby ich przestrzegać. Co ty podpisałeś swoją decyzją, swoją zgodą. To też jest piękny model tego, co dzieje się w naszym życiu. Przecież narzeczeni muszą coś przyjąć razem. Pobłogosławieni są na wspólną drogę. To coś, co chcą budować razem. Jeżeli ich pragnienia, marzenia, jeżeli ich zainteresowania zupełnie się rozmijają, to też oni się miną. Rozminą się i rozejdą. Jeżeli wspólnota ma jakiś jasno określony cel, pilnuje i szanuje charyzmatu, to wtedy wspólnota będzie się rozwijać. Natomiast jeżeli każdy będzie szedł swoją drogą i realizował swój własny pomysł, wspólnota się rozejdzie. Można tak też powiedzieć o parafii. Z tym zapytaniem, kto mówi tak w parafii na drogę duchowego rozwoju, wzrostu? Ile osób w parafii właśnie taką decyzję podejmuje? I wtedy mamy odpowiedź, ten model przymierza z Bogiem. Jest modelem, który obowiązuje nas wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, jeżeli chcemy wspólnie coś zrobić. Ale zaczyna się od tego, czy ty podjąłeś decyzję, czy wziąłeś do ręki ten klucz do drzwi współpracy z Bogiem.